kosmiczne rozpoczęcie, corocznie tego nowego etapu w życiu ogromnej części mieszkańców naszego miasta. Dość przypomnieć, że miasta w świat, dla której organem prowadzącym jest samorząd miasta, miasta na prawach powiatu obejmuje wszystkie typy placówek edukacyjnych. W tym sensie jesteśmy oświatowo bogatsi od wielu miast, bo jako tak realizujemy zadania w obszarze przekształcenia w przedszkolach i szkołach podstawowych, a jako powiat troski także w szkołach ponadpodstawowych prowadzimy bursę szkolną i poradę psychologiczną, terapeutyczną. Można powiedzieć, że Biały Podlaski, jak w Soczewce, skupiają się wszystkie zadania państwowej edukacji. I chciałbym w pierwszych słowach bardzo podziękować za to, że te ważne oświatowe uroczystości są zawsze miłymi wydarzeniami, bo mamy powód do wspólnego świętowania. Dzięki Państwa pracy, zaangażowaniu, nie tylko środowisk stricte szkolny, ale także wszystkich, które wielowątkowe na wielu poziomach wspierają codzienne funkcjonowanie i rozwój naszej edukacji, powoduje, że mówię jako rodzic uczniów, dobrze jest być mieszkańcem tej Podlaski lub okolic i mieć ten komfort, że to właśnie w jednostkach naszej oświaty nasze dzieci tą codzienną opiekę, swoją edukację odbierają. Chciałbym wszystkim Państwu bardzo serdecznie za to zaangażowanie podziękować. Chciałbym wszystkim pozwólcie, że w pierwszej kolejności zwrócę się do najmłodszych uczniom i ich rodzicom życzyć, by ten rozpoczynający się rok był kolejnym rokiem przygody edukacyjnej. Byśmy właśnie w ten sposób ją postrzegali. Droga młodzieży, pewnie, że szkoła, codzienne obowiązki, ale przecież nie tylko. Nie wszyscy z Was utyskują na fakt, że zakończyły się wakacje. Przecież doskonale wiemy i w głębi duszy czujemy, że ten powrót do szkoły to ponowne spotkanie z ukochaną nauczycielką, nauczycielem, z przedmiłą opiekuńczą, panią Woźną, z uśmiechającym się do Was na korytarzu szkolnym dyrektorem, panią dyrektor. Przede wszystkim powrót do przyjaciół, do koleżanek, do kolegów, do tych najpiękniejszych emocji, który już na człowieka żyje przez długie lata i nieraz pewnie usłyszeliście od mamy, taty, wujka, cioci, bywa, że od babci i dziadka, z jaką atencją przywołują wspomnienia z czasu swojej szkoły. Tego Wam życzymy i kolejnych takich wspomnień, które będziecie potem powielać przez długie lata życia. Dostarczył Wam ten rozpoczynający się rok w szkole. Nauczycielom życzę satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzę wszystkim Państwu mądrości i dojrzałości po stronie rodziców jako najważniejszych partnerów w procesie edukacji. Do nas, drodzy rodzice, tym samym ten apel kieruję także jako rodzic uczniów jaskiej szkoły, żebyśmy wykonali część niezbędnej w procesie edukacyjnym pracy, która będzie najefektywniej uzupełniać wysiłek czyniony przez społeczność szkolną. Najlepszy nauczyciel, najlepiej zarządzana szkoła nie da zmaksymalizowanego efektu kształcenia i wychowania naszych dzieci, jeżeli tej dojrzałości rozsądku czasem rozsądnie rozumianej pokoju zabraknie po stronie najważniejszego partnera, jakim jest rodzic. Do widzenia, Lesie Zielony. Do widzenia, Rzeko Pyszące. Do widzenia, Szmatki Drony, żerujące wysoko słońce. Spakowany plecak i walizka odjeżdżają już szybko rano, wrót zapada, żoło przedrzysta i dobrowo złota, dobranoc. Witają
ciśnienie Bożym, już ze światłem i skrzydłami, sprowadząc szkolę Bożą, to oto szkolę muzyczne Bożą. Ciebie był owocny i ciebie nauczyciel nie wyzywać.